Chodź. Zadanie na dziś. Wybieram się do lasu zobaczyć, jak wygląda wiąza się na wiosnę przyrody. Czy mam wziąć komplet tego ze sobą? Wystarczy, co macie na sobie. Nie wybieram się przecież nie wiadomo jak daleko stąd. Tylko do lasu. Żadnych więcej pytań? Okej. Okay. No to prawo zwrot. Za mną marsz. A ja jej na to odpowiedziałam. No przecież ten, co grał Lagula, to taki przystojniak. No fajny jest. Fajnie byłoby, że jakąś przygodę, jak w filmie, wiesz. Orki, gobliny i te sprawy. Iza, znalazłam coś! Co tam masz? Władca pierścieni? Otwarty na prologu o hobbitach. A pamiętam te kurdufle, co ratują Śródziemie. W filmie było. Chyba w książce. Ja tam książek nie czytam. A powinieneś. Może byś trochę od tego zmądrzał. Mogę zatrzymać książkę? Jasne, ale chodźmy już, bo zaraz jest ciemno. Miecz najprawdziwszy na świecie. Kogo bierze? Ja! Witajcie podróżnicy, nie mogłem doczekać się waszego przybycia. Jak to doczekać? Chyba pan sobie nas z kimś pomylił. Ej, widzieliście, jak on jest dziwnie ubrany? Mówię wam, to jakiś czubek. No dobrze, ale harcerz w każdym widzi bliźniego, okej? Okej. W porządku. No to w czym możemy panu pomóc? Ciąży na was duża odpowiedzialność. Musicie pomóc mi odnaleźć zaginioną kolczugę z Beatrillu. Bez niej Frodo Baggins zginie w Mina Street. Kolczuga zaginęła, ale trop dziwnym trafem prowadzi do tego lasu. Ten list wskazywa dalszą drogę. Jednak musicie mieć się na baczności. Nie tylko ja jej szukam. Szukają też słudzy Sarumana. A na jej straży stoi Demogorgon Oprawca. Największy siepacz od Isengardu aż po Mordor. Dzięki za ostrzeżenie. Ja wam mówię. Dobrze, do widzenia. Czy raczej żegnamy. Proszę pozdrowić od nas Napoleona i innych pacjentów. Baczność, dość tego mardzenia. Idziemy dalej. Spocznij. Hej, gdzie on się podział? Co mamy się bronić? Nie mamy żadnej broni. O, to rozumiem. Dobra, no trzeba zobaczyć na ten list zaczął. Co to w ogóle jest? Przecież to banalnie proste. To połączenie Gadero Poluki z szyfrem ułamkowym, z alfabetem Morsa, a na dodatek pisane w spak pismem lustrzanym. Znajdźcie drzewo w kształcie litery Y, a znajdziecie tego, co, czego szukacie. Patrz, chyba o to mu chodziło! Czujcie mojego skarbu! Posmakujecie teraz mojego miecza! Darujcie mi życie! Odejdę w pokoju, co jest dobra! Tylko nie ubijacie! Dobrze, jeśli odejdziesz stąd, schowając raz, to jesteście w domu. Jak było straszne! Za pomoc. Frodo był w wielkich tarapatach do nich. Jej brat Erati wam przyświetla. Wracamy do was, bo strasznie leje.